9 czerwca na blogu SC Software pojawiła się informacja na temat dodania nowych tras do dodatku Special Transport w następnej aktualizacji 1.38, a więcej informacji w tym odcinku. Zapraszam. A więc siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami od SC Software, a w dzisiejszym odcinku będziemy mieli w sumie takie krótkie i małe informacje, jednak są to informacje, które dotyczą pewnej nowości, która ma pojawić się w następnym update'cie 1.38, więc może zwiastuje to też fakt, że za niedługo mogą pojawić się kolejne informacje na temat kolejnych nowości i zmian, które mają nadejść w tej kolejnej aktualizacji. No miejmy taką nadzieję, bo sam liczę na jakąś informację na temat tych zaplanowanych zmian w silniku graficznym. I tutaj przypominam, nie nowy silnik graficzny, tylko zmiany w nim. To jest ważne, bo niektórzy to mylą i podają fake newsy. Ale dobra, no coś takiego przyjdzie nam jeszcze poczekać, pewnie trochę. Natomiast dzisiejsza informacja, to tak jak wspomniałem, to taka drobnostka w sumie. Więc jest to taka mini nowość i dotyczy ona nowych tras, które pojawią się do dodatku Special Transport. A żeby było jeszcze ciekawiej, są to trasy tylko na tereny Road to the Black Sea. Więc jeśli ktoś nie posiada dodatku Special Transport, albo go posiada, ale nie posiada dodatku Road to the Black Sea, no to nie są to przydatne informacje dla Was, natomiast SC Software wspomina jeszcze na końcu tego postu, że za niedługo rozpocznie się letnia wyprzedaż na Steamie, więc jeśli ktoś jest zainteresowany kupnem czy tego, czy obu dodatków, no to można wtedy wyłapać po okazyjnej cenie te dodatki, ale no nie wiem, czy warto. Znaczy według mnie na Road to the Black Sea warto, chociaż jak trochę się poczeka, to może pod koniec roku będzie to znacznie tańsze. Ale na Special Transport, no to nie wiem, fortunę to chyba nie kosztuje, ale nie jest to jakiś dodatek na dłuższą metę, jak dodatki mapowe. Natomiast wracając, co to są za trasy? Dostaniemy w następnym update'cie 3 nowe trasy i wychodzi na to, że każdy kraj z tego dodatku dostanie po jednej trasie. Ja już byłem w ETS-ie, zrobiłem takie prowizoryczne trasy. Może to się oczywiście różnić od oficjalnej wersji, te trasy mogą być dłuższe albo krótsze. Natomiast mniej więcej wygląda to tak, że dla Rumunii będzie trasa z miejscowości Resita do miejscowości Targu Mures, czy jakoś tak, i będzie ona miała mniej więcej ponad 300 km, chociaż zależy od miejsca, skąd wyruszymy, bo akurat ta miejscowość Resita ma jeszcze po tej stronie tutaj swoje firmy, więc może być trochę inaczej, może być krócej, a może być też dłużej, w zależności od tego, do jakiej firmy mamy dojechać w miejscowości tej końcowej. Kolejna trasa w Turcji będzie zaczynała się ze Stambułu i specjalny ładunek będziemy musieli zawieźć do miejscowości Edirne, więc taka trasa będzie miała coś koło 200 km, ale tutaj też wszystko zależy od firmy początkowej i końcowej. Natomiast ostatnia trasa w Bułgarii będzie zaczynała się z Pleven do Sofii. I ona też ma coś koło 200 km, więc nie będą to jakieś długie trasy, ale ważne, że będą, więc SC Software może sobie już tam odhaczyć, że no, na każdym terenie chyba jest już jakaś tam trasa ze Special Transport. I cóż, mamy jeszcze kilka zdjęć takich podglądowych, jak to mniej więcej wygląda na tych drogach z dodatku Road to the Black Sea. No cóż, no dodatek bardzo przyjemny, bardzo ładny, więc widoczki na pewno będą fajne przy takich trasach. Chociaż sam dodatek, no nie wiem, SC Software je nazwało legendarnym dodatkiem, no a dla mnie to jest taki trochę niewypał. Ale dobra, jeśli chodzi o te dzisiejsze informacje, no to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceniania tego filmu, skomentowania go, udostępnienia. Zapraszam na moją stronę Twittera, Discorda i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!